hołędzie świętego Michała Archanioła dane Luzwe Marii w dniu 10 października 2024 roku. Umiłowane dzieci Trójcy Świętej, moja ochrona znajduje się w każdym z Was. Przychodzę w imię Trójcy Świętej, aby Was ostrzegać. Wzywam Was do nawrócenia, do modlitwy, abyście przyjęli naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa odpowiednio przygotowani. Bądźcie miłością, jak Trójca Święta jest miłością. Obowiązkiem każdego jest skupienie się i bycie świadomym osobistych czynów i działań, ponieważ od tego będzie zależeć, czy oprą się oszustwom złego, które atakuje ludzkie stworzenia w pragnieniu, w umyśle, w myślach i w sercu, aby doprowadzić je do upadku. W ten sposób, trzymając ich w bagnie, bez możliwości ponownego wzniesienia się do lotu. Dzieci Trójcy Świętej, stoicie w obliczu ostrzeżenia, ujrzycie światło z wysoka, które rozświetli nawet cień, wtedy wstrząśnięci tym wielkim wydarzeniem, nadejdzie cisza, nic nie usłyszycie i nic się nie poruszy, wszystko będzie w ciszy Boga, gdzie każdy stanie przed własnym sumieniem i zbada siebie w swoich czynach i uczynkach, nawet jeśli tego nie chce. Ten akt Bożego miłosierdzia jest dla całej ludzkości okazją do nawrócenia. Przed tym wylewem Bożego miłosierdzia zdecydujecie się na wewnętrzną przemianę w sobie i chociaż będziecie badać swoje grzechy, dobro, którego nie uczyniliście i dobro, którego odmówiliście przyjęcia, spojrzycie na nie i będą was boleć. Wytrwały, niezwykły cel przyspieszenia wewnętrznej zmiany jest skarbem dla tych, którzy tego pragną. Umiłowane dzieci Trójcy Świętej, jako ludzkość nadal stawiacie czoła atakom natury. Dzieci Trójcy Świętej, będziecie cierpieć z powodu emanacji słońca powodujących niespodziewane burze. Zróżnicowaną pogodę w Ameryce i Europie kilka krajów nie będzie miało światła elektrycznego. Woda i wiatr nie ustaną, nadal będą plagami ludzkości. Ludzkie stworzenie czuje, że zdało test i śmieje się z ogłoszeń Domu Ojca, ale kiedy odwraca oczy, patrzy na to, co zostało ogłoszone, huragany trwają, zjawiska atmosferyczne, które was zaskoczą. Módlcie się, dzieci Trójcy Przenajświętszej, módlcie się za Stany Zjednoczone i Meksyk. One cierpią z powodu natury. Dzieci Trójcy Przenajświętszej, módlcie się za Amerykę Środkową, szczególnie za Honduras i Gwatemalę. Dzieci Trójcy Przenajświętszej, módlcie się za Amerykę Południową, nadchodzą choroby. Dzieci Trójcy Przenajświętszej, módlcie się za Amerykę Południową, nadciągają choroby. Dzieci Trójcy Przenajświętszej, to są trudne czasy dla tego pokolenia oddanego przyjemnościom, rozwiązłości i grzechowi, który sprawia im przyjemność z powodu nieposłuszeństwa. Trójcy Przenajświętszej są zadowoleni z tego, że sprzeciwiają się temu, czego żąda od nich Trójjedyny Bóg. Zachęcam was, abyście zachowali rezerwę żywności, ale przede wszystkim, abyście trwali mocno w wierze i w ten sposób znaleźli kulminację życia w misji powierzonej każdemu z was. Módlcie się do Trójcy Świętej oraz do naszej Królowej i Matki. Módlcie się sercem, aby zminimalizować
ataki, które na was przychodzą, jeśli taka jest wola Boża, należy pamiętać, że nie wszystko, co spotyka ludzkość, jest dozwolone przez Trójcę Świętą, ale w większości jest spowodowane przez stworzenie ludzkie. Módlcie się bez przerwy i czyńcie zadośćuczynienie za tych, którzy gardzą Bożymi prośbami. Każdy z was ma osobistą misję. Niektórzy o tym nie wiedzą i muszą ją odkryć. Inni o tym wiedzą, gardzą nią. Niektórzy tęsknią za wolą Bożą, a inni ją odrzucają. W każdym czasie i miejscu mamy misję, aby bronić ich przed złem i wypełniamy ją. Zachowajcie bezpieczeństwo boskiej ochrony, bądźcie stworzeniami dobra. Błogosławię was, święty Michał, Archanioł. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Komentarz Luzwy Marii. Bracia i siostry, nasz umiłowany święty Michał Archanioł ostrzega nas, abyśmy bez popadania w przesadę zastanawiali się nad życiem wewnętrznym. Wzywa nas również do refleksji nad zachowaniem powietrza, wody, trzęsieniami ziemi, które się nasilają, a także nad chorobami. Święty Michał Archanioł ostrzega nas przed chorobą, która nadchodzi, o której możemy nawet nie wiedzieć. Bracia, pomyślmy o osobistej misji. Może to być modlitwa i zadośćuczynienie za tych, którzy tego nie robią, a to jest wielka misja. Waszą misją może być głoszenie kazań i to jest kolejna wielka misja, lub może to być świadczenie o Bożej miłości wobec naszych braci i sióstr i to jest wielka misja. Z tylnego rzędu wszyscy mamy wielkie misje do spełnienia. Prośmy Matkę Bożą, aby pomogła nam nadal być wykonawcami woli Bożej. Bracia, bądźmy uważni na żywioły, które nękają ludzkie stworzenie. Módlmy się, aby święty Michał Archanioł i jego niebiańskie legiony pomagały nam w każdej chwili. Amen.